Dzisiaj będziemy rozmawiać o strategii Lublin 2030. Krzysztof Łądka, prezes Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, osoba w przeszłości zaangażowana w tworzenie strategii miasta Lublin. Drugim gościem jest dr Tomasz Sieniow, Instytut na Rzecz Państwa Prawa, wykładowca akademicki. Panowie, nie ulega wątpliwości, że duża grupa osób, także mieszkańców Lublina, nie wie, czym jest strategia Lublin 2030. Jak moglibyśmy to scharakteryzować w miarę krótko, o co chodzi w tym projekcie? Jako pierwszy bardzo proszę o zabranie głosu pan prezes Łądka. Jako osoba, która brała udział w różnych w tworzeniu różnych strategii nie tylko dla miasta Lublin, ale też dla innych gmin i miast w Polsce i na Ukrainie, powiedziałbym tak mentorsko, że strategia to jest taka wizja strategiczna, rozpisana trochę na takie punkty, czyli kroki, jakimi można osiągnąć tą wizję strategiczną. Oczywiście w takim dokumencie trzeba zrobić analizę stanu obecnego, czyli na jakim jesteśmy etapie. Na zupełnie innym etapie byliśmy 15 lat temu, na innym etapie byliśmy w 2010-2011, kiedy była pisana, na zupełnie innym poziomie rozwoju Lublin jest obecnie, ale też są inne trendy w świecie, cyfryzacja, globalizacja, rozwój gospodarczy, to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, geopolitykę i zagrożenia typu COVID-2019. To wszystko się analizuje, bierze się pod uwagę i szuka się takiego sposobu na rozwój miasta. Z jednej strony są pewnie dwie koncepcje. Jedna taka, wystarczy nam, żeby było komfortowo i wszystko będzie dobrze, ale druga koncepcja jest bardziej taka przebiegła i ona mówi o tym, jak się specjalizować, żebyśmy byli szczególnie ważni dla świata. To tak pokrótce. A jak to wygląda okiem naukowca, panie doktorze? Bardzo proszę. Ja naukowo nie zajmowałem się tworzeniem strategii nigdy, chociaż na uniwersytecie parę razy brałem udział w pracach zespołów strategicznych opracowujących plany rozwoju uczelni. I oczywiście dlatego nie jestem ekspertem zajmującym się naukowo metodologią przygotowywania strategii. Natomiast zgodzę się z Krzysztofem, że najważniejsza jest wizja lidera, wizja osób zarządzających miastem, która zostanie przekuta na konkretny plan z konkretnym kalendarzem, z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych celów strategicznych, tak żeby w ostateczności uzyskać pewną przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami, w tym wypadku innymi miastami. I myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że Lublin konkuruje z innymi ośrodkami, nie tylko naukowymi, ale miejskimi w Polsce, a może także w regionie. I dlatego posiadanie takiej strategii, która będzie spójna i dłuższa niż perspektywa jednego roku budżetowego czy jednej kadencji prezydenta nawet, jest bardzo ważne. No, miasto stara się być ważne, słuchając czy sporządzając raporty i słuchając głosów samych mieszkańców. Chciałbym panów zapytać, na ile to jest taki zabieg PR-owo-marketingowy, a na ile rzeczywiście włodarzom miast, włodarzom Lublina zależy na rzeczywistym głosie mieszkańców? Panie prezesie, ponownie, bardzo proszę. Ja myślę, że oba procesy są równie ważne, tylko jeden jest ważny z punktu widzenia utrzymywania władzy i poparcia społecznego, polityczne i PR-owe, ale też zarządzanie partycypacyjne jest takim trendem, od którego się nie ucieknie. To znaczy, jeżeli ktoś nie zarządza partycypacyjnie, nieważne czy miastem, czy fundacją, czy swoim, to nie będzie osiągał sukcesu, więc to nie jest tylko zabieg PR-owski, to jest po prostu niezbędny instrument zarządzania i od skali tego zarządzania partycypacyjnego, właśnie od tego, czy słuchamy ludzi, którzy są najbliżej problemów, czy dajemy im szansę wymyślenia rozwiązań dla tych problemów, czy zapiszemy je, uwierzymy, że one mogą, już zawsze mam w głowie przy takich tematach niechlubny przykład referendum, które zostało rozpisane w sprawie Górek Czechowskich,
a potem pod pretekstem małej frekwencji, niewystarczającej, niezobowiązującej frekwencji i tak politycy zrobili to, co chcieli. Więc jakby partycypacja może przejść czasami w populizm niepotrzebny, ale ona jest potrzebna i jest bardzo ważnym instrumentem zarządzania. Panie doktorze, na ile zabieg marketingowy, na ile rzeczywista próba czy wola wysłuchania mieszkańców? Na pewno kwestia PR-u jest ważna i zaangażowania mieszkańców do tworzenia strategii jest ważna, ale ważne jest też zaangażowanie jak najszerszej grupy osób do przygotowania tej strategii, bo oczywiście realizacja strategii i jej sukces będzie zależeć od zaangażowania ludzi i w przypadku miasta, społeczności, pewnej wspólnoty, bez zaangażowania ludzi myślę, że tego celu nie da się osiągnąć, więc inaczej się nie da zrobić strategii, niż tylko wypracować ją we współpracy z jak najszerszą liczbą podmiotów, bo wtedy każdy z nich będzie uważał ją za swoją w jakiejś części i myślę, że to jest dobre działanie i na pewno nie tylko PR. A panie doktorze, patrząc chociażby przez pryzmat pańskiego doświadczenia i to nie tylko naukowego, jakie mogą być jeszcze instrumenty partycypacyjne, pomijając konsultacje społeczne, bo wiemy, że akurat ten instrument przez władze miasta jest wykorzystywany podczas tworzenia tej strategii? Oczywiście ta partycypacja społeczna może być bardzo różna. Tutaj tak zaproszenie do udziału, które było kierowane przez zespół opracowujący strategię, w ten zespół miejski, no wydaje mi się, że przyniósł dość szeroki odzew. Tak naprawdę jak spojrzymy na dane, gdzie Urząd Miasta chwali się nie wiem, 3000 chyba opinii, które zostały przygotowane przez poszczególne osoby, to dla takiego miasta myślę, że to jest duży efekt, więc na pewno jak najszersze z jednej strony rozpropagowanie tego, że strategia jest przygotowywana, po drugie dotarcie do ekspertów, którzy znają się na poszczególnych dziedzinach jest no, niezmiernie istotne i trzecie na pewno zaangażowanie podmiotów społecznych w postaci organizacji pozarządowych czy aktywistów miejskich, którzy na pewno wiedzą na temat swojej dziedziny więcej niż jakikolwiek urzędnik być może w swoim departamencie się do tej pory nauczył. Także ja jestem zwolennikiem jak najszerszego udziału różnych podmiotów, od podmiotów społecznych do naukowych, aż po sam urząd oczywiście. Panie prezesie, to samo pytanie. No tutaj tak słuchając Tomasza, tak sobie pomyślałem, że żebym wyszczególnił jakby kilka tu procesów, bo po pierwsze trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszyscy mieszkańcy są, na pewno mamy z 1% liderów, z 10% w ogóle ludzi aktywnych w środowisku, w społeczności takiej, jaką jest miasto. Te 90%, które nie wyjdzie na kontakt, które nie będzie się starało nawet wchodzić w interakcję, nie będzie pisało tym bardziej opinii, bo te opinie będą pisali eksperci, może ci liderzy, zresztą jak Tomek powiedział 3000, a mieszkańców Lublina jest 300 tysięcy, to właśnie to jest chyba ten 1% liderów. Jeżeli nawet 10% to skonsultuje, przeczyta, to dalej nie mamy zbyt większości. Kiedyś miałem taki projekt finansowany ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy i tam z Instytutem St. Gallen w Szwajcarii uczyłem się, że jedną z form partycypacji są też badania społeczne, że powinno się tak naprawdę od badań społecznych mierzących pewne tendencje w różnych obszarach zarządzania miastem rozpocząć i później, kiedy statystycznie wychodzi jakiś problem na przykład w danym obszarze, czy też w porównaniu z innymi miastami gorszy wynik, to dla takiego obszaru powinno się robić właśnie grupy fokusowe, które też bym tutaj wyszczególnił jako jeden z instrumentów do takiej pomocy w zarządzaniu. Ale ze swojego doświadczenia zakończę to w ten sposób, że największa efektywność osiągana jest na styku obszarów, czyli w tej części międzyinstytucjonalnej, międzyśrodowiskowej i tak naprawdę
trzeba dobrych partycypatorów, dobrych organizatorów tego procesu partycypacji, żeby oni nie jakieś proste opinie środowiskowe uzyskiwali, ale żeby umieli poprowadzić taką dyskusję, która będzie międzyśrodowiskowa, integrowała tą wiedzę i wymyślała rzeczy, których może nigdy jeszcze nikt nie wymyślił w innych miastach, bo dlaczego mielibyśmy nie wymyślać rzeczy, które będą tylko nasze. Panowie, ja wiem, że żaden z Was nie jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie strategii Lublin 2030, ale obserwując, jak to wygląda, nie mówię nawet o pandemii koronawirusa, co Waszym zdaniem nie działa najlepiej? Co można by zmienić, co można by poprawić, co można by ewentualnie doradzić osobom odpowiedzialnym? Panie prezesie, ponownie, bardzo proszę. No, jako osoba, która 13 lat spędziła w urzędzie i to moje koleżanki i koledzy odpowiadają za ten proces, oczywiście stawia mnie pan w niezręcznej sytuacji, żebym próbował nawet oceniać ten proces. Ale z drugiej strony, jako osoba, która od roku już w murach urzędu nie przebywa, powiedziałbym, że chyba jako taka postronna osoba nie wiem, co się w tym procesie tworzenia strategii dzieje. Widziałem ostatnio reklamy, że są poszukiwani eksperci, którym nawet jak reklama twierdzi, coś będzie płacone. Jest jakiś formularz, w który zajrzałem, w ramach którego można było się zgłaszać. Nawet przez chwilę pomyślałem, że może się zgłoszę. To był jedyna rzecz, którą zobaczyłem przez internet przynajmniej, teraz jednak wszyscy, która do mnie, jako osobę, która de facto może być zainteresowana tym procesem, jedyna rzecz, która do mnie dotarła, więc może niech taka ogólna odpowiedź panu wystarczy co do mojej wiedzy, a ta wiedza jest jakby no, reakcją na to, co się dzieje w internecie, co do tego, co się dzieje ze strategią z mojego punktu widzenia. No dobrze, czyli mamy jako punkt pierwszy, punkt ujemny, brak informacji. Czy pan doktor ma coś do dodania? Tak, ja chciałem powiedzieć, że nie jest do końca prawdą, że nad tą strategią się nie pochylałem, w tym sensie nad przygotowaniem strategii się nie pochylałem, ponieważ na przełomie poprzedniego roku nasza organizacja, która w dużej mierze koncentruje się obecnie na integracji migrantów w Lublinie, była zaproszona na tego typu konsultacje, warsztaty, które były w wąskiej grupie przygotowane. Nie wiem, czy to nazwane powinno być warsztatami, czy raczej takim może badaniem stanu aktualnego i burzą mózgów. Także wiem, że uczestniczyliśmy w tym procesie. Ja sam uczestniczyłem w jednym spotkaniu, ale moi koledzy chyba w dwóch. Więc w obszarze integracji społecznej migrantów, co jest coraz ważniejszym problemem dla nas, myśmy jakoś się wypowiadali i uczestniczyliśmy w tym chyba około rok temu. Myślę, że ten proces czy sytuacja pandemiczna trochę pokrzyżowała szyki realizatorom tego działania i myślę, że nie mieli łatwo przez ostatnie pół roku dotrzeć do osób, które chcieli zaangażować w projekt. Ale zgodzę się z Krzysztofem, że rzeczywiście przez chwilę jakby przygasł taki zapał do tworzenia tej strategii w urzędzie. Przynajmniej z mojej strony tak to wyglądało. I możliwe, że działy się tam rzeczy na jakichś wybranych odcinkach i tego nie zauważyłem. Ja też się nie zgłosiłem jako ekspert do tego projektu, więc ufam, że dobrzy eksperci się zgłosili również. Może ale, dobrzy, ale to jest, Tomku, bardzo ciekawy case, bo ja oczywiście mniemanie o sobie mam dosyć niezłe i o tobie też dobre, więc jeżeli takie osoby jak my reagują niechęcią do zgłoszenia się na takie role eksperckie, to już z jakichś powodów sami wykluczamy się w tym procesie, podskórnie może uważając, że to jest strata czasu, albo że niedookreślone są te role, albo że może ten tryb jest jakby dla nas, tak? Więc to oczywiście też nie jest zarzut, ale próba odpowiedzenia dla pana redaktora, że jeżeli takie osoby jak my nie chcą się angażować,
To znaczy, że ten proces też potencjalnie ma swoje obszary ryzyka włączania innych osób, oczywiście pewnie też bardzo dobrych, ale nie wszystkich aktywnych, tak? Bo my z jakichś powodów będziemy pasywni. Dodałbym jeszcze, w takim razie wejdę w słowo tutaj, to może jest tak, że twórcy strategii, opracowujący strategię w tej chwili mają także plan taki, że wystąpią do niektórych osób, ja nie mówię o mnie, bo myślę, że są osoby, które znają się na dziedzinach dotyczących miasta bardzo dobrze i myślę, że urząd powinien jednak do nich wystąpić osobiście, a nie oczekiwać, że dotrze do nich informacja przez internet, że jest tego typu nabór, w którym, jak Krzysztof mówi, można jeszcze uzyskać jakieś honorarium. No dobrze, tak, to rzeczywiście nie jest już temat dla nas, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wyzwaniach rozwojowych strategii Lublin 2030. Panie prezesie, zacznijmy od pana, bo pan rzeczywiście ma to doświadczenie z przeszłości. Czasy się zmieniły, no i te wyzwania też chyba są nieco inne niż były. Wie pan co, ja znowu wejdę w taki ton mentorski, bo dużo prowadziłem szkoleń rozwojowej, szczególnie u naszych partnerów na Ukrainie, pokazując te doświadczenia z Lublina, które mieliśmy. I mam takie przemyślenia wieloletnie, że jak się tworzy strategię rozwoju i jak się w ogóle prowadzi politykę rozwoju regionalnego, to mamy dwa równoległe procesy. Jeden proces skupia się i musi się skupiać na rozwoju miasta, na tym, co powiedział Tomek, bo ładnie bardzo to spuentował, że musimy uzyskać przewagę konkurencyjną. Wtedy, kiedy pisaliśmy 10 lat temu strategię, ale jeszcze wcześniej, kiedy jako grupa osób z pewnego środowiska politycznego wygrywaliśmy wybory w 2006 roku, wchodziliśmy do urzędu w 2007, to jakoś tam podskórnie czuliśmy, że jest potrzebne lotnisko, że musimy być w sieci światowej wymiany informacji, ludzi, przepływu, towarów, usług. To wszystko gdzieś się czuło i uczyliśmy się tak naprawdę wszystkiego na własnych błędach czy sukcesach też, bo wiele sukcesów się przez te 13 lat wydarzyło. I będę to puentował takim moim doświadczeniem, że według mnie jest 5 obszarów, które wpływają realnie na rozwój miasta, na rozwój lokalnej społeczności. To jest po pierwsze dostępność, czyli czy jesteśmy dostępni logistycznie, mentalnie, w różnorodny sposób, tak? Czy umiemy w językach różnych rozmawiać. Po drugie, drugim obszarem jest oś, ona akademickim, więc jakby ta oświata tutaj, edukacja jest no, wyższego poziomu, ale czy najlepszego, w jaki sposób ta oświata nas kształtuje, czy jesteśmy w stanie przyciągać kogoś więcej niż osoby z lubelskiej prowincji. Czyli coś, co nas uduchawia, coś, co nas przyciąga. W kulturze mamy też markę miejsca, niekoniecznie rozumiane jako logotyp, po prostu jako coś, co się przejawia na przykład w Jarmarku Jagiellońskim, czy w Nocy Kultury, czy w Karnawale Sztuk Mistrzów. Jest bardzo ważna przedsiębiorczość, bo na końcu, jak nie będziemy aktywni, przedsiębiorczy, nie będzie się rozwijał biznes, nie będzie też podatków, z których będziemy, czy dostępność finansować. I oczywiście ta przedsiębiorczość może być i na poziomie startupowym i tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw, jak też inwestorów wewnętrznych. Obszarem, który tak akademicko, półakademicko dla swoich, dla osób, dla których opowiadam takie wykłady, to według mnie jest efektywne zarządzanie, czyli efektywne zarządzanie urzędem, naszymi organizacjami pozarządowymi, naszymi uczelniami. No, przerażające są na przykład informacje, jak z ostatnich dni, że na przykład CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, zgłasza największy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej do prokuratury, bo inwestycja za 140 kilka milionów w Centrum Badawczo-Rozwojowe według tego organu
była po prostu nieefektywna. To znaczy, czyli jakby efektywność zarządzania w różnych instytucjach, nie tylko w Urzędzie Miasta, nie tylko miastem, w różnych instytucjach miejskich jest tu kluczowa. Zupełnie czym innym jest komfort życia. Statystyczny Kowalski i Nowak chce usłyszeć. No chce usłyszeć, że nie będzie dziur w drogach, że będzie miał ciepło, że będzie miał elektrykę, że będzie miał wyższe pensje, że będzie miał dostęp do służby zdrowia efektywne, że szkoła będzie blisko, że przedszkole będzie blisko. Więc to jakby komfort życia to jeszcze jest co innego. I jakby strategia musi trochę balansować. Musi balansować między tym, co daje realny rozwój miasta, i w Lublinie widzimy ten realny rozwój miasta. Ja pamiętam, jakie miasto było w 2006 roku, kiedy startowaliśmy w wyborach i jakie jest teraz. I ja jestem z tego dumny, bo byłem jedną z tych osób, które te zmiany wprowadzały. Ale z drugiej strony statystycznemu Kowalskiemu chodzi tylko o komfort życia. On nie rozumie, jak się rozwój miasta przekłada na jego komfort życia. On nie rozumie, jak na przykład przyciąganie studentów zagranicznych do Lublina, których było 1000, a teraz jest 6500, wpływa na przykład na to, że jest o wiele większy obieg gotówki, dzięki której są zakupy w sklepach, wynajmy mieszkań i tak dalej, i tak dalej. Więc to są sprawy de facto bardzo złożone. Ja miałem szczęście, że miałem czas, żeby to przeżyć i zrozumieć. Przepraszam, mentorsko, mam nadzieję, opowiedziałem przynajmniej trochę. Panie doktorze, czy pan się zgadza z tymi pięcioma tezami zaproponowanymi przez prezesa Łądkę a propos tych wyzwań rozwojowych? One są przekonujące. Jak słuchałem tutaj Krzysztofa, na pewno bym się z nimi zgodził. Gdzieś mógłby się pojawić silniej podkreślony temat turystyki, bo Lublin myślę, że nie tylko dzięki studentom zagranicznym, nie tylko dzięki inwestycjom, które konieczne są, żeby podnieść poziom życia, podnieść wpływy do budżetu, czy standard życia mieszkańców są potrzebne, ale także dzięki turystom, których możemy ściągnąć do Lublina, może odnieść sukces. I myślę, że w tym obszarze dodałbym tylko słowo, którego Krzysztof nie wymienił, a na pewno ono gdzieś się mieści zarówno w dostępności, jak i w kulturze, edukacji czy oświacie, więc tutaj absolutnie się zgadzam. Panowie, jeszcze jedno pytanie. A propos... Jak mogę, tak ad vocem, jak pan redaktor pozwoli. Rzeczywiście ja turystykę umieszczam co do zasady w kulturze, w tym moim skrypcie, o którym opowiadam, bo turystyka to jest kultura. My sprzedajemy kulturę architektoniczną, my sprzedajemy kulturę smaków, które są w naszych lokalnych potrawach. My sprzedajemy swoją kulturę osobistą, tak? To znaczy, jacy jesteśmy jako Lublinianie, może bardziej otwarci, może bardziej rozgadani, może z śmiesznym akcentem, jak to się śmieją ze mnie w centralnej Polsce, że zaciągam, choć nigdy tego nie słyszę i się dziwię, jak to możliwe, że ktoś to usłyszy. Ale to są właśnie takie smaczki. Oczywiście turystyki nie będzie, jak nie będziemy dostępni, dlatego to lotnisko było potrzebne, dlatego tyle lat warto było czekać na ekspresówkę z Warszawy, żeby ludzie mogli szybciej, łatwiej dojechać do nas i skonsumować tą kulturę w formie procesu turystycznego. I oczywiście operatorami turystyki będzie ta lokalna przedsiębiorczość, będą restauracje, będą hotele, które powstawały w tempie 2-3 rocznie przez ostatnie czasy. I zobaczcie Państwo, tylko przyszła pandemia, złamała się mobilność, czyli dostępności nie ma, i hotel, który miał powstać na 3 maja, na dolne 3 maja już się nie buduje, tak, bo nie ma po co. Wystarczy dostępność złamać i mobilność i już nie ma rozwoju. Panowie, jeszcze w temacie strategii mamy pytanie od Krzysztofa Kowalika. Krzysztof Kowali chciałby się dowiedzieć, co panowie sądzicie o pisaniu nowej strategii bez ewaluacji poprzedniej, no i czy takie rozwiązanie ma sens? Nie wiem, który z panów jako pierwszy chce zabrać głos. Może ja pierwszy. Słyszałem, że Krzysztof brał udział w opracowaniu, a także może w wdrażaniu poprzedniej strategii. Ja się zgadzam, że ewaluacja strategii i
ustalenie, ile się udało zrobić, powinno być punktem wyjścia dla rozmów oknowej, bo być może niektóre cele wskazane w poprzedniej strategii okazały się nie tak bardzo istotne, a być może są obszary, które nie zostały wystarczająco zagospodarowane, dlatego nie zgadzam się z tym, że trzeba zrobić ewaluację. Być może ten rok sabatowy, tak, dodatkowy w związku z pandemią 2021 na opracowanie nowej strategii może też pozwolić na zbadanie, jak strategia zakończona w 2020 roku wygląda, jak wyglądają cele, które były zakładane. No oczywiście to jest tak, że to takie, powiedziałbym, stwierdzenie oczywiste, także trzeba by zacząć od ewaluacji, ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że tej ewaluacji nie ma. Ja sam jako dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych, już wydziału nieistniejącego, zlikwidowanego rok temu, miałem za zadanie co roku napisać, jak mój wydział, jakie rzeczy realizował, które się wpisywały właśnie w cele rozwojowe strategii rozwoju miasta, więc na pewno te dane są zebrane, na pewno te wskaźniki są pewnie policzone, na pewno są dostępne, za to odpowiada cały Wydział Strategii i Przedsiębiorczości pod dowództwem dyrektora Mariusza Sagana, więc ja jestem pewny, że te dane są, pytanie, czy one są dostępne, są przedstawione. Tak intuicyjnie podejrzewam, że ta strategia została zrealizowana aż z nawiązku, bo ja sam się chyba bym nie spodziewał, że może wyglądać Lublin, czy może mieć zapełnioną w praktyce strefę ekonomiczną. Nie spodziewałbym się tego w 2008 roku, kiedy tą strefę ponad 100 hektarową otwieraliśmy, tak? A teraz od kilku lat już wszystkie działki są sprzedane są wybudowane nowe fabryki, zakłady produkcyjne lub się jeszcze budują. Więc to są rzeczy, które na pewno, już nie mówiąc jeszcze o Mełgiewskiej, która gdzieś tutaj jako taki obszar przemysłowo-logistyczny też dołączyła do tej strefy. To są rzeczy, o których myślę nam się 10 lat temu jeszcze nie śniło. Przepraszam, bo być może jest to cenne, co słuchacze tutaj dodali. Warto byłoby, bo Krzysztof mówi, że strategia została osiągnięta, czy zrealizowane zostały cele z nawiązką. Myślę, że odbiór społeczny jest taki, że my nie wiemy w szczegółach, jak to wygląda i poznawanie sukcesów miasta tylko w czasie kampanii wyborczych to jest zawsze obarczone pewnym takim ryzykiem, że jest to czysty PR. Jeżeli jest rok taki, który nie jest rokiem wyborczym, a dałoby się w przyszłym roku pewne rzeczy przedstawić, myślę, że to jest dobry moment, żeby urząd rzeczowo w skrócie, ale przedstawił to, jak wyglądają cele, które były zakładane wcześniej. Ja na przykład chętnie bym przeczytał tego typu opracowanie. Panowie, doszliśmy chyba do momentu, w którym należałoby scharakteryzować te branże, które powinny być szczególnie mocno zaakcentowane w strategii Lublin 2030. Panie prezesie, pytanie do pana, bo z doświadczenia pewnie będzie łatwiej takie branże wskazać. Zmieniły się na pewno, chociażby branża IT przyspiesza bardzo mocno, patrząc no chociażby kilka lat wstecz. Tak, IT to chyba jest jeden z takich obszarów z większym sukcesem i wiem, że on bardzo ściśle rozwijał się, ta branża się rozwijała bardzo ściśle też z działaniami poszczególnych uczelni, które inwestowały możliwości naukowe, dydaktyczne w to, aby kształcić programistów, specjalistów IT, ale też duża rola na pewno była Biura Obsługi Inwestorów, ktokolwiek nie był tam przez te ostatnie kilkanaście lat jego szefem w takim ściąganiu inwestorów, żeby otwierali tutaj swoje oddziały czy swoje firmy. Na pewno też mamy dosyć duży potencjał taki startupowy, mamy chyba ponad 20 inkubatorów biznesowych, które jak to no, w tendencjach światowych najczęściej też się skupiają na technologiach ICT, bo chyba nawet nie ma sensu mówić o IT, ICT jako element ten komunikacji, bo IT to już taki jest takim obszarem bardziej wsparcia zarządzania
a wiemy, że no, nasze życie jest bardziej związane teraz i pewnie zawsze było z komunikacją, a nie tylko z samym IT. Więc bardzo fajnie, że ciągle tli się branża taka motoryzacyjna z wielkim zadowoleniem. Najpierw z wielkimi obawami słuchałem o bankrutowaniu marki czy tam zakładów, które wykorzystywały markę Ursusa i na jej ramach przecież produkowali trolejbusy, autobusy i traktory, a teraz jest jakieś przedsięwzięcie, słyszałem, że inwestuje tam Solosz, tak, i chce produkować autobusy na wodór. To jest taki obszar, w którym mamy tradycję, mamy dziedzictwo, mamy dawną fabrykę samochodów ciężarowych. Słyszałem właśnie już od cytowanego już dzisiaj tutaj przeze mnie dyrektora Mariusza Sagana, że to jest trochę tak, że jest mniej więcej 10, żeby nastał taki moment zapomnienia pewnych kompetencji. Więc jeżeli ta fabryka samochodów ciężarowych potem przeszła w DU, DU też zbankrutowało, mamy tutaj duże tradycje do bankrutowania w Lublinie tych zakładów motoryzacyjnych, ale ciągle są ludzie, którzy coś tam robili. Zresztą oczywiście to są nie jedyne marki, które pewnie w tym automotive działają na Lubelszczyźnie, w Lublinie, więc ci ludzie gdzieś tam mieli kompetencje, przyciągali nowe kadry. Myślę, że automotive na pewno jest takim obszarem ciągnącym Lubelszczyznę, choć my nawet tego nie czujemy. Jest bardzo dużo producentów, ale też podwykonawców dla bardzo dużych firm, którzy produkują różne rzeczy, nie wiem, plastikowe na przykład, plastikowe, no, chciałem pojemniki na benzynę powiedzieć, nie wiem nawet jak fachowo to nazwać. I ta sprawa. Na pewno szansą dla Lubelszczyzny nie jest rolnictwo, to choć jest ono, ale to nie rolnictwo, może bardziej przetwórstwo, ale rolnictwo jakby dodaje do PKB bardzo mało procentów, choć dużo wciąż ludzi. No oczywiście Lublin jest też przede wszystkim ośrodkiem administracyjno-naukowym, tak? Tomek jest zatrudniony na uczelni, ja sam może nie jestem zatrudniony na uczelni, ale prowadziłem zajęcia dla niektórych uczelni, a prowadzę działalność dydaktyczną w tym sensie, że prowadzę szkolenia i konsulting, a to też de facto wynika pewnie z takich naszych kompetencji akademickich, więc to wszystko myślę, że też jest takim motorem napędowym, ta cała edukacja, oświata, nauka naszego rozwoju. No, o kulturze też już wcześniej mówiłem, tak? Wszystkie te rzeczy, które kulturowo-turystycznie mogą się złożyć, nawet eventowo. Zauważcie Państwo, jakie mieliśmy przychody, kiedy były Mistrzostwa Świata na przykład młodzieżowe w piłce nożnej, ilu turystów ze Szwecji przyjechało, ile oni pieniędzy tu zostawili. No to są takie rzeczy bardzo, bardzo fajne dla rozwoju. Panie doktorze, branże kluczowe strategii Lublin 2030. Zgodzę się tutaj z Krzysztofem. Ja też myślę o przetwórstwie spożywczym poza tym, co mówił, i myślę, że w kontekście bardziej powiązania Lublina z regionem, w takim, żeby był naprawdę w regionie tą, no nie wiem, pewnie padnie tutaj zaraz słowo metropolia, ale był takim miejscem, które jest pośrednikiem przy sprzedaży tych dóbr i przetworzeniem tych dóbr, które są wytwarzane w regionie, bo myślę, że nie wykorzystujemy jako Lubelszczyzna, tutaj mówiąc szerzej, swoich atutów, jeżeli chodzi o produkcję rolną i turystykę w tym wypadku. I myślę, że ta turystyka, która jest szansą dla Lublina, powinna zostać powiązana z tą dostępnością do obszarów, które są tak naturalnie jeszcze, można powiedzieć, nieskażone, czy z Podlasiem, czy z Polesiem, Polesie to już trochę dalej, ale z tym obszarem tutaj między Lublinem a Włodawą, czy pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim, czy samym Roztoczem, mamy wiele do zaoferowania i pod tym względem myślę, że to jest rzecz cenna. Ja się dziwię, że ten hotel, o którym mówił Krzysztof, przestał być budowany. Szkoda, bo myślę, że jest to moment
dobry właśnie na tworzenie czegoś, zwłaszcza, że teraz jeszcze chyba by on nie działał w momencie tych wszystkich zakazów i lockdownów, więc gorzej by wypadli, gdyby skończyli go budować wiosną 2020 roku. Na szczęście tak się nie stało. Myślę, że IT to jest rzecz nie do przecenienia. Do tej pory trudno było zrozumieć, jak to jest, że CD Projekt jest spółką cenniejszą niż PKN Orlen w Polsce i wytworzenie jednej czy dwóch gier, przepraszam, może się nie znam na tym, może przynieść tego typu wpływy i taką zwiększyć wartość spółki. Także IT jest ważne, ale jeżeli chodzi o obszary, które są potrzebne dla inwestowania, myślę, że jako osoba ze środowiska akademickiego boleję nad tym, że chyba nie wykorzystujemy dobrze naszego potencjału akademickiego, który też musi walczyć zarówno o osoby, które tutaj uczą, jak i o studentów jak najlepszych, bo nie chodzi tylko o ilość, ale raczej o jakość studentów, których ściągamy, bo możemy mieć mniejszą ilość studentów, ale warto byłoby poświęcić więcej czasu na dobrą rekrutację dobrych osób, które tutaj zostaną albo przyjadą. I w tym obszarze myślę, że jest wiele do zrobienia. Mówiliśmy o tym, że sektor badań naukowych jakiś jest tu istotny i ten może trudny przykład ekotechu, gdzie nie, być może nie udało się osiągnąć celów projektu, ale ja bym nie winił za to w osób, które zarządzały tym projektem, czy zarządzały tą instytucją. Nie, Krzysztof też ich nie winił, ja nie wiem wiele na ten temat, ale jeżeli jest tak, że państwo równocześnie decyduje się finansować rozwój trzech biotechnologii w Lublinie, to coś jest nie tak, że biotechnologię tworzy KUL, biotechnologię tworzy UMCS i jeszcze chyba jest na Uniwersytecie Medycznym. Trzeba roztropniej dysponować środkami publicznymi, bo myślę, że Lublinowi nie są potrzebne trzy słabe biotechnologie, tylko jedna dobra. I tutaj w tym zakresie być może miasto może być tego typu testerem dla niektórych pomysłów, które mogą być finansowane zewnętrznie, ale niekoniecznie musimy tworzyć wiele różnych konkurencyjnych wobec siebie działań. No tak, Tomku, ale to wejdę w polemikę, wybacz mi, bo tak, najpierw odniosę się do tego, jaką markę, znaczy przyciąganie studentów musi się wiązać z marką akademickiego ośrodka, a ta marka będzie też tworzona poprzez dostępność, ale też poprzez jakość tej oferty naukowej, tak? Po drugie, tak jak ty powiedziałeś o biotechnologii, ja mógłbym zaczepnie zapytać, a po co nam tyle uczelni w Lublinie państwo? Tak, jedna na przykład. Tak, oczywiście KUL-u pewnie to nie dotyczy, na którym z tego co pamiętam byłeś i jesteś pracownikiem naukowym, bo to de facto podmiot prywatny, kościelny, ale no, trzeba się zapytać, tak, na ile rozpraszamy nie tylko się w zakresie biotechnologii, ale też innych kierunków i ta kadra naukowa się też rozprasza albo dubluje. I marnotrawi się efektywność tych pieniędzy publicznych, bo jaka jest różnica pomiędzy publicznymi wydawanymi na uczelnie, a pieniędzmi wydawanymi na przykład z podatków europejskich, tak? Albo wydawanych z budżetu miasta? No żadna. Ale jaki jest problem? Po tych 13 latach wyszedłem z urzędu i zacząłem się utrzymywać ze swojej działalności gospodarczej, zacząłem płacić podatki, które kiedyś płacono za mnie, to ja po prostu zrozumiałem, że to jest jakaś fikcja, że jakby dysponowanie publicznymi pieniędzmi, bo one są cudze, jest po prostu arcyproste i ponieważ one nie są twoje, to brak efektywności jest oczywisty, tak? Bo nikt o nie nie dba, bo one są niczyje, bo robi się coś po koleżeńsku, towarzysko czy bezcelowo. Z głupoty, tak, bo głupota też w polityce często gości. Jak coś jest prywatne, jak masz swój biznes, nawet jak mamy swoje organizacje pozarządowe, to obejrzymy każdą złotówkę z czterech stron i będziemy je inwestować, będziemy je szanować. To nie są pieniądze publiczne zazwyczaj, tylko właśnie takie, które my zdobywamy, zarabiamy, my je cenimy. Więc jakby w ogóle samo założenie
tego systemu, który nawet nie wiem, jak mógłby się zmienić, jest po prostu nieefektywny, więc efektywności nie będzie rodził. Ale na koniec, żeby jeszcze znowu ci wrzucić taki kamyczek do ogródka ważnego obszaru akademickiego, opowiem ci historię z cytowanego już przeze mnie projektu ze Szwajcarami. Instytut St. Gallen jest instytutem, jak mi opowiedziano, nauk stosowanych. I oni zaczęli mi coś mówić, że oni muszą zarabiać. Ja się pytam, ale co zarabia? To nie ma pieniędzy na wasze pensje? A profesor, szef tego instytutu mówi, wiesz Krzysztof, no ja jestem profesorem, szefem katedry od zarządzania. I jeżeli jesteśmy instytutem nauk stosowanych, czyli że da się to zastosować, to zarządzanie, to ja każdego miesiąca muszę to udowodnić. Jak udowodnić? Ano w ten sposób, że ja muszę na rynku zewnętrznym, poza uniwersytetem, zarobić na rzecz uniwersytetu przynajmniej tyle, ile sam kosztuje na tym uniwersytecie. I to był dla mnie szok, bo to oznaczało, że ten człowiek rzeczywiście musi się badawcą, dobrym konsultantem, dobrym profesorem, ktoś musi mu chcieć za to zapłacić. I gdyby on nie zarobił na siebie, to go zwolnią, bo on nie udowodni, że jest potrzebny rynkowi. A jak nie jest potrzebny rynkowi, to nie jest potrzebny taki profesor w Instytucie Nauk Stosowanych. I sam rozumiesz zapewne, jaki to byłby szok dla naukowców miasta Lublin, kiedy ktoś by im kazał zarobić coś na wolnym rynku i udowodnić, że są potrzebni, tak? Ja oczywiście nie mówię tego do ciebie, bo wiem, że ty dużo robisz i każdego dnia i miesiąca udowadniasz przez wiele lat, że jesteś takim właśnie pracownikiem naukowym, który łączy praktykę i naukę, ale ilu jest takich naukowców w Lublinie? I wtedy niestety twoja opowieść o potencjale akademickim Lublina musiałaby przeistoczyć się w dużą sesję strategiczną, żebyśmy przedyskutowali, w jakim środowisku, pod jakimi warunkami to akademicki można i trzeba by był na przykład obszarem rozwojowym miasta Lublin. Dzisiaj jest raczej obszarem takim nie tyle rozwojowym, co potencjalnie rozwojowym, trochę tak w drugim tempie, przynoszącym korzyści dla Lublina, jako pretekst też do przynoszenia korzyści. Na pewno nie jesteśmy wiodącym ośrodkiem akademickim, który tworzy super innowacje, który kreuje licencje, który no, może na tym realnie zarabiać. To prawda, więc dodam tylko na koniec tej dyskusji o akademickości, że sukces Lublina w tym zakresie będzie zależał od tego, czy uczelnie poszczególne będą w stanie opracować i wdrożyć dobre strategie dla siebie, bo tak naprawdę miasto powinno kibicować temu, żeby uniwersytety były zarządzane przez jak najlepszych liderów. Oczywiście miasto nie ma na to wpływu, ale ufajmy, że władze rektorskie, które w tej chwili przejęły stery poszczególnych uniwersytetów, okażą się świetnymi liderami, bo chyba tutaj ten sukces przełoży się od razu na sytuację miasta, na jego sukces. Chciałbym się odnieść jeszcze do waszego doświadczenia międzynarodowego. Mianowicie, czy są takie elementy w budowaniu strategii, które zobaczyliście, poznaliście poza granicami Polski, które można by wdrożyć na poziomie samorządu tutaj u nas? Panie doktorze, bardzo proszę. Ja powiem, że byłem jednego razu na takiej studyjnej wizycie w Gandawie w Belgii, gdzie akurat razem z Mariuszem Saganem pojechaliśmy na taki projekt strategiczny na kilka dni, patrząc, jak współpracuje Uniwersytet w Gandawie z miastem i rzeczywiście pod kątem współpracy i wykorzystania wiedzy, która jest tworzona na uniwersytecie dla celów miasta, to było to przyjemne doświadczenie, w tym sensie inspirujące nawet, chociaż niełatwe do wdrożenia u nas. Ja myślę, że pod tym względem, i o tym nie powiedzieliśmy, że przy budowie strategii też ważne jest kierowanie się dobrymi wzorcami zewnętrznymi. Na pewno jest wiele takich strategii, z których moglibyśmy zaczerpnąć jakieś poszczególne perełki. Na przykład widziałem ostatnio strategię Uniwersytetu w Augsburgu, być może podobnej wielkości
ośrodek jak nasz, nie byłem w Augsburgu, chyba raz byłem, ale nie pamiętam, jak duże to miasto, ale widziałem, że uniwersytet ten określił swoją strategię jako uniwersytet mały dla studentów, small for students, but great for the world, taki wielki dla świata, żeby się wydawał. Bardzo ważne, żeby uniwersytety były miejscem, gdzie studenci czują się u siebie w małym środowisku, które jest blisko nich, nie ma dystansu w dostępie do profesorów, do usług na uniwersytecie. To jest istotne, żeby student nie czuł się zagubiony, ale równocześnie, żeby sam uniwersytet jako taki wydawał się dla świata instytucją wielką. I myślę, że my bylibyśmy szczęśliwi, gdyby niektóre podmioty, niektóre instytuty na naszych uniwersytetach były właśnie tego typu wiodącymi jednostkami w swoich dziedzinach w świecie. Trzeba kibicować tym, którzy nimi zarządzają, żeby tak się stało. No, znowu mnie prowokujesz do różnych zaczepek, szczególnie a propos wpływu tego środowiska akademickiego. Przypomniała mi się, jak byłem szefem samorządu na Wydziale Ekonomicznym UMCS-u, panem wydziału ówczesnym, kiedy się trochę uzewnętrzniałem i marudziłem, że ileś tam przedmiotów jest nieciekawych i rodem z Związku Radzieckiego, z czasów komunistycznych, gdzieś przełom 2000, powiedział: panie Krzysztofie, ale uniwersytet nie musi panu dawać wiedzy, on ma dać panu horyzonty. I tak po latach zacząłem się trochę z tym zgadzać, że uniwersytet to jest rzecz kulturowa, rzecz środowiskowa, to co powiedziałeś a propos, żeby było właśnie takie poczucie jakiejś bliskości, poczucie komunikacji, mentoring. Ja miałem całkiem fajnych kilku mentorów na swoim wydziale z różnych powodów, tak? Tutaj cytowany dziekan mojego wydziału też był jednym z takich moich mentorów, którzy takimi kilkoma bontonami też mnie rozwijał. Ale najważniejsze jest chyba to, że wszystko to już jest jakby takie przestarzałe, że 3 czy 5 lat to jest strasznie długo. I nawet jeżeli wiemy, że to wykształcenie wyższe powinniśmy mieć, to muszę ci powiedzieć, że ostatnio dla mnie ludzie, programiści, którzy są na Ukrainie i mają po 18 lat. I ja nawet nie wiedziałem, że to nie będą wykonywać moją pracę, ale na pewno, żeby stworzyć świetny system IT, który ma działać w jednym z projektów, który będę niedługo promował, to ten dyplom uniwersytetu, czy kijowskiego, czy lubelskiego, czy warszawskiego, nie jest potrzebny. Dzisiaj się uczymy wszystkiego w praktyce, przez internet, z tych interaktywności międzyludzkich. Oczywiście z biznesu, bo biznes jest najbardziej innowacyjny. Nie urząd, nie uczelnia, tylko biznes, bo biznes jest po prostu nastawiony kapitalistycznie na zarabianie i oczywiście rozwiązuje potrzeby ludzkie, tak? Więc jeżeli jest jakaś potrzeba, to zrobi wszystko, żeby ją zapełnić swoją kapitalistyczną ofertą. Ostatnia uwaga, żeby wrócić trochę do tego wątku zainicjowanego przez pana redaktora, jest taka, znowu z moich doświadczeń, że wydaje mi się, że to jest tak, że łączymy dziedzictwo, które mamy, czyli bardzo lokalne, tak? Lublin na przykład jest według mnie bardzo zasadzony w Unii, bliskości granicy z Ukrainą, w tej dawnej Rzeczpospolitej, w Trybunale Koronnym, gdzie przyjeżdżali ludzie sądzić się od Krakowa do Kijowa. Tutaj w Lublinie się sądzili w sądzie drugiej instancji nazywanym Trybunałem Koronnym. To wszystko to jest nasze dziedzictwo, to jest nasza mentalność, to są instytucje, które tu powstały, to jest kultura, która na tym się osadziła. I to jest to dziedzictwo, które trzeba aplikować przez pryzmat światowych tendencji, czyli jakie się obszary rozwijają. Tomek wspomniał o CD Projekt. Pochodząc z Lublina, Artur Racicki jest obecnie w Korei Południowej na takim dla startupów
On sam jest założycielem i prowadzi kilka startupów. Już nie mieszka na co dzień w Lublinie, ale pochodzi z Lublina i ma takiego bloga Korei. I ostatnio właśnie napisał, że w Korei Południowej ludzie wiedzą, kim jest Lewandowski, Robert oczywiście, piłkarz nasz znamienity, i wiedzą, kiedy będzie premiera gier CD Projekt, tak? I to jest siła, to dlatego ta kapitalizacja tej firmy jest tak ogromna. Jeżeli masz produkt, jeżeli masz odbiorców w Korei Południowej i wszyscy na to czekają, na tą potrzebę jakąś emocjonalną, to ty masz świetny biznes, tak? Więc nie ma się co dziwić, że rząd dusz jest kupione w tym przypadku, tak? Więc gaming, tak? Bo to nie jest IT, to jest obszar gamingu, grywalności i różnych rzeczy. To jest też ciekawa rzecz, ciekawy potencjał biznesowy. No i teraz zderzamy to, czyli gaming jest tendencją światową, a my mamy jakieś dziedzictwo, dziedzictwo akademickie, dziedzictwo, jakieś dziedzictwo. I teraz strategia ma przemyśleć, jak my możemy to połączyć. Mamy uczelnie i mamy te tendencje. I strategia, kiedy dobrze jest przemyślana, spartycypowana, fajne ma cele, takie odważne, fajne projekty do tego, które są realizowalne i mogą dać instrumenty wprowadzania tego rozwoju. To jest właśnie strategia rozwoju miasta i panie redaktorze, czegoś uczyć. Tylko mamy być świadomi, jakie są tendencje światowe. My możemy oczywiście sobie zapożyczyć parę ciekawych rzeczy, ale noc kultury my wymyśliliśmy w Lublinie. Jarmark Jagielloński, może trochę się wzorowaliśmy na innych jarmarkach, tak? Ale noc kultury jest nasza, autorska, rozwinięta trochę z nocy muzeów. Troszczą Karnawał Sztuk Mistrzów to jest nasze, wymyślone w Lublinie, ale wynikające z jakiegoś dziedzictwa, z jakiegoś pomysłu na markę, z tendencji ciekawych. Więc szanowni państwo, to trzeba zdarzyć, dzielić swoje tendencje. Panie doktorze, słowo komentarza. Ja nawet nie wiem, w którym temacie teraz powinniśmy się... Skupmy się na stricte strategii, ewentualnych zapożyczeniach rozwiązań ciekawych. Być może te zapożyczenia w tej chwili, tak jak Krzysztof mówi, traktował jako tylko inspirację, ale na pewno nie jest to coś, co powinniśmy kopiować, bo rozwiązania obce nie muszą wcale być u nas potrzebne. Ja rozmawiałem ostatnio z Mariuszem Saganem, którego tutaj wspominaliśmy dzisiaj kilka razy, i on mi powiedział, że jakieś dla niego są takie trzy obszary, które ambicje miałby, żeby poprawić. Jedna to infrastruktura wewnątrz miasta, bo ta infrastruktura z zewnątrz poprawia się mocno. Ja bym dodał, że kluczowe dla mnie jest to, że jednak jest niezmiernie istotne, żeby podróż koleją do Lublina trwała mniej niż te 2 godziny 10 minut w tej chwili, żeby dostępność była większa. Infrastruktura wewnątrz miasta bardzo cenna. Wsparcie tego współpracy biznesu z uczelniami, akademickości, wzmocnienie tej stosowanej, o której mówi Krzysztof. I to, co jest określane przez Mariusza jako miasto ludzi szczęśliwych. Myślę, że tutaj niewiele mówiliśmy o tym, że tak naprawdę ta jakość życia mieszkańców powinna być podstawowym naszym celem, że wszystko powinno być na to ukierunkowane, te wszystkie działania inwestycyjne czy infrastrukturalne, aby ostatecznie ta wspólnota osób, które tutaj żyje w poszczególnych swoich podwspólnotach, czuła się zadowolona, że jak ja rozmawiam z kolegami, którzy wyjechali z Lublina po studiach, a ja zostałem, oni mówią, że wspominają to miasto pięknie, nie tylko dlatego, że to młodość, ale że życie toczy się w jakiś sposób trochę wolniej, jest takie łatwiejsze do ogarnięcia, przyjaźniejsze dla mieszkańca. I myślę, że to poczucie, że Lublin jest miastem właściwego rozmiaru, przyjemnym dla mieszkańca, powinniśmy pielęgnować, że jest to nasze dobro. No dobrze, panowie, w takim razie jaki powinien być albo jaki będzie Lublin w 2030 roku? Pan prezes, bardzo proszę. No ale ja mówiłem, że ja się nie zgłosiłem na bycie ekspertem, to ja się chyba wyłączyłem przez to z możliwości posiadania wizji. Ale zgodzę się z Tomkiem,
że to powinno być miasto ludzi szczęśliwych i ta kameralność miasta powinna być zachowana. To chyba nam też nie grozi, żebyśmy jakoś przytyli na ilości mieszkańców, bo tendencje demograficzne jeszcze pogłębione COVID-em są i nasze miasto uchodźców. Niemniej zachowanie tej kameralności przy tym, co zdobyliśmy, bo na pewno już lepiej zarabiamy, mamy nowe możliwości. Tomek powiedział o 2 godzinach 10, nie powiedział, że z Warszawy, tak, ale plany z tego, co pamiętam, kiedy się zakończy remont linii koło Otwocka, miały być na godzinę. Samochodem, sam wiesz, że już można dojechać do zakrętu w godzinę czy godzinę 10, więc to są wszystko takie rzeczy, które to są takie zdobycze społeczno-polityczne, bo to skomplikowane procesy były, że te remonty, budowę dróg, to wszystko się zaczęło i to będzie wpływało na naszą dostępność, szczęśliwość i tak dalej. Więc tak, na końcu pewnie nas interesuje osobiście, czy mamy kasę w portfelu, czy możemy sobie, ale też czy możemy pójść na przykład na fajny event, do fajnego kina, do fajnej restauracji. To wszystko pewnie w połączeniu jest miłe. Ja pewnie jestem jednym z tych lokalnych patriotów, podobnie jak Tomasz, którzy nie wyjechali, którzy się tu dobrze czują. No ja chciałbym taką strategię, żeby było. Lotnisko było też takim instrumentem, które pomagało nie tylko przyciągać inwestorów, ale nas umiędzynarodowić, bo umiędzynarodowienie miasta, ja myślę, że to jest jedna z największych zasług Mariusza Sagana, który o tym przez 10 lat mówił, że wizja strategiczna na rozwój miasta z jego punktu widzenia z tego roku, kiedy on przyszedł do pracy w urzędzie, to było umiędzynarodowienie miasta, umiędzynarodowienie uczelni, co się też stało poprzez programu Stadyń Lublin i ten skok ilościowy studentów z 1,5 tysiąca do 6,5 tysiąca. Tak? Czy na przykład uruchamianie studiów angielskojęzycznych na Uniwersytecie Medycznym, co też przyciągnęło pewną określoną, dosyć bogatą młodzież również z państw zachodnich, a nie tylko z Ukrainy, która, czy z Białorusi, która oczywiście może być z troszkę mniejszą możliwością nabywczą. To są wszystko takie rzeczy, które umożliwiają pracę, lotnisko, umożliwia pociąg, autostrada, droga szybkiego ruchu, poruszać się nam, jak my będziemy mieszkać w Lublinie w kameralnej historii i wyjść na noc kultury, myślę, że szczęśliwi. Więc utrzymać to, co jest i rozwijać to, co może dać nam jakość życia. Panie doktorze, jakie jest pana zdanie? Wiele już o tym mówili, jak to miasto mogłoby wyglądać, co jest potrzebne, w którym obszarze jest potrzebna ta ingerencja i stymulacja miasta. Ja myślę, że odnosząc się do takiego doświadczenia mojego lubelskiego, ja widziałem, jak wielkie znaczenie miało to, że wprowadzono jakąś sieć kanalizacyjną na Starym Mieście, taką, która odprowadzała deszczówkę i tak dalej, i stworzenie tego traktu w ulicy między Bramą Krakowską a Bramą Grodzką i jak to zaczęło promieniować na poszczególne kamienice naokoło. Myślę, że ja nie przy tej całej strategii stworzeniu warunków dobrych dla mieszkania mieszkańcom skupiłbym się też na tym, aby nasze stare miasto było coraz piękniejsze, bo myślę, że to jest coś, co może być bardzo magnetyczne, a tam wciąż jeszcze są takie zakamarki, które niestety nie wyglądają ładnie na zewnątrz. Myślę, że ma potencjał wielki nasza starówka i warto byłoby uzupełnić te wszystkie jeszcze luki, które w tej chwili pozostały tam, bo jest to na pewno świetny obszar inwestycyjny. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Krzysztof Łądka, prezes Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję bardzo.
Doktor Tomasz Sieniow, Instytut na rzecz Państwa Prawa. Dziękuję również. Filip Karman również dziękuję. Do usłyszenia. Będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu prawdopodobnie o budżecie miasta na 2021 rok.